Odwieczny problem Instagrama, dobór hasztagów. Ile, jakie i tak dalej. Jakie hasztagi wyszukiwać? Oglądaj to wideo do końca. Pokażę Ci, jak to zrobić prawidłowo. Jest to odwieczny problem i często gęsto trzeba wykorzystywać płatne narzędzia. Natomiast ja pokazuję zupełnie darmowe. Strona nazywa się neontools.io. Wchodzimy na nią. Link oczywiście znajdzie się w komentarzu. A następnie wybieramy hashtag analyzer. Teraz jedyne, co musimy wpisać, to jakiś punkt zaczepienia. Załóżmy, że szukamy jakichś tematów związanych, nie wiem, z branżą restauracyjną na przykład. Więc wpisujemy po prostu hashtag restauracja i szukamy. Niestety to trochę chwilę trwa. Minęła prawie minuta, udało się znaleźć hashtag restauracja i tutaj mamy opis, że ten hashtag jest zdecydowanie za duży dla większości profili. Jaki jest haczyk? Powinniśmy szukać hashtagów poniżej 100 tysięcy wyświetleń, czyli zjeżdżamy na dół i mamy tutaj trzy tabele. Nas interesuje ta jedna konkretna, czyli under 100k post, czyli szukamy hashtagów związanych z tym. Następnie dopisujemy sobie do naszej listy, czyli na przykład obiady domowe. A jeżeli chcemy poszukać coś więcej, to klikamy na lupę, otworzę w nowym linku, bo to się będzie długo ładowało. Polskie jedzenie, jedzenie na wynos, jedzenie ma znaczenie. I w ten sposób budujemy sobie paczkę hashtagów. Nie zalecam wstawiania dwóch, trzech hashtagów, bo to jest stanowczo za mało. Moim zdaniem najlepiej działa na Instagramie dobrze dopracowana paczka 20 do 25 hashtagów. Limit wynosi 30 hashtagów. Jak już znajdziemy sobie, przygotujemy sobie tego typu rozwiązanie, to w tym momencie tutaj się już powinno w międzyczasie załadować kolejna. Widzicie, mamy pomysł na obiad, możemy go sobie zbadać, obiady domowe, smaczne jedzenie. Oczywiście nazwę swojej restauracji, to jest konieczne i w ten sposób budujemy sobie paczkę hashtagów, którą będziemy korzystać. Uwaga! Nigdy nie wykorzystujemy już do końca życia tych samych hashtagów. Starajmy się co jakiś czas coś odmieniać. Hashtagi powinny opisywać to, co znajduje się na zdjęciu, opisywać Twój biznes oraz opisywać sytuację, która w tym momencie się występuje. I w ten oto sposób, jeżeli będziecie robić to sukcesywnie, jeżeli będziecie robić to dobrze, macie szansę na zwiększenie swojej rozpoznawalności, choć do zbudowania społeczności jeszcze bardzo, ale to bardzo daleka droga. O tym dowiecie się w kolejnych marketingowych lekcjach, na które już serdecznie zapraszam. Jak również zapraszam na webinary, na których poznacie zdecydowanie więcej ciekawych rozwiązań, które będzie można zastosować od ręki. Cześć!